polskie artykuły rolno-spożywcze cieszą się wysoką jakością. Możemy się nimi chwalić i być z nich dumni. Jak wygląda promocja? Czy jest ona wystarczająca? Ja tutaj chciałbym powiedzieć o kilku kwestiach. Może zacznę od funduszy promocji. Polscy rolnicy składają się na fundusze, na różne fundusze promocji. Promocja wieprzowiny, promocja zbóż, promocja kurczaków i tak dalej, i tak dalej. Tylko do tej pory to było traktowane wszystko jako oddzielne. I jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie kilka lat, to w jednym roku więcej jemy produktów mlecznych, w innym roku więcej jemy produktów zbożowych, w następnym więcej kurczaków. I jeszcze wołowina gdzieś tam się pojawia. To nie jest dobre rozwiązanie. Powinniśmy promować produkty polskie jako polskie, a nie konkurować na rynku wewnętrznym pomiędzy polskimi produktami. W Polsce powinien być jedna marka, no właśnie ten znak polski, taką ustawę niedawno uchwaliliśmy, no niestety ona ma dwa bardzo ważne mankamenty, czyli według tej ustawy produktem polskim może być produkt, który zawiera tylko 75% z produktów polskich, a 25% mogą być to inne produkty, jak banany, pomarańcze i inne egzotyczne owoce. I ja jestem przekonany, że konsumenci to zauważą i nie będą ufali temu znakowi, no bo jeżeli widzimy jogurt pomarańczowy albo jogurt bananowy, to już nie jest polski produkt. I drugi bardzo duży mankament, nie wiem dlaczego posłowie PiS-u nie chcieli zdecydować się na to, aby produkt polski był produktem wytworzonym w polskich przetwórniach. Tu pan premier, wicepremier Morawiecki mówi o tym, że odbudowujemy polski przemysł, odbudowujemy polskie przetwórstwo, tylko w tej ustawie posłowie PiS-u się bardzo nie chcieli na to zgodzić, bo próbowałem kilkukrotnie takie poprawki zgłaszać. Czyli zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynku zewnętrznym musimy promować się jako jeden produkt, jako jedna marka, jeden brand. Jeżeli się rozczłonkujemy, to nic nie uzyskamy, bo mamy bardzo duże sieci handlowe, które przejęły cały handel i tutaj już od ponad roku proszę ministerstwo, aby napisało ustawę o spółdzielniach rolników. Właściwie to był akurat nie mój pomysł, tylko ministerstwo powiedziało, że ją szybko przygotuje i skieruje i już jest rok i tej ustawy nie mamy. A dzięki takiej ustawie o spółdzielniach rolników moglibyśmy rolnicy, polscy obywatele w ogóle mogliby odbudować nasze przetwórstwo, nasz handel. Bo ten handel, który mamy, on został sprzedany i nie mamy na niego żadnego wpływu. Jeżeli sobie prześledzimy inne kraje, to 60-80% produkcji rolnej przechodzi przez jakiegoś rodzaju spółdzielnie. Powinniśmy mieć dokładnie takie same w Polsce proporcje. Jeszcze wracając do problemu promocji polskich artykułów. Wczoraj Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło plany, żeby wspierać tę promocję. Ma się tym głównie zajmować Agencja Rynku Rolnego. Jak pan poseł ocenia te plany? Czy one są wystarczające i czy te działania przyniosą pożądany skutek? No, na początek trzeba powiedzieć, że Agencja Rynku Rolnego już dzisiejszą ustawą, którą będziemy za pół godziny procedować, będzie pierwsze czytanie na sali plenarnej, przestanie istnieć, będzie inna instytucja, ale wracając do tych działań, to te działania są jak najbardziej słuszne. Powinniśmy polskie produkty promować tam, gdzie się da, czyli właśnie w polskich wszystkich sieciach, jakie nam zostały, czyli właśnie PKP, LOT czy Orlen. To są spółki, na które państwo ma wpływ i do tej pory uważam to za naganne, że tam taka promocja tych produktów się nie odbywała. Jest cały szereg działań, które zostały zaplanowane, tylko to nie może być dalej na papierze, bo rząd, który jest obecnie już ponad rok istnieje, tylko to powinno być już dawno wdrożone. Każdy miesiąc, każdy tydzień opóźnienia powoduje realne straty, co zresztą każda komisja, na której przychodzą rolnicy i przetwórcy, o tym mówią, że jest problem ze sprzedażą, jest problem na poszczególnych rynkach i to nie może być dalej w planach, to nie może być dalej w prezentacjach, tylko to powinno być już dawno wdrożone. A jak polskie produkty rolno-spożywcze powinny być promowane za granicą, na rynkach zagranicznych?
Od dłuższego czasu słyszymy, że producenci albo poszczególni przetwórcy próbują sprzedawać pojedynczo, pod swoją marką i co oni próbują robić, to obniżać ceny. Każdy próbuje wejść na rynek, obniżając jeszcze bardziej cenę. I dzisiaj mówiliśmy na przykład o gęsinie. I teraz zdobywamy ten rynek gęsiny, tylko sprzedajemy o 1 euro taniej niż wszyscy inni. Czyli to nie jest droga rozwoju polskiego ani rolnictwa, ani przetwórstwa taka, że my będziemy sprzedawać coraz taniej, a później po kosztach, a później poniżej kosztu. Na zewnątrz powinniśmy się promować jako produkt polski, jedna marka, a nie w ten sposób, jak to jest. Każdy próbuje coś dla siebie uczknąć. Czyli problem tkwi w tym, że stawiamy nie na jakość, ale swoją konkurencyjność budujemy na cenie? Jakość też jest wysoka. Problem jest w tym, że schodzimy z ceny, czyli schodzimy z zysku rolnika i z zysku przetwórcy. I później tracimy po prostu wszystko, bo no ile można dokładać do każdego biznesu. Więc trzeba się jednoczyć, trzeba wystawiać się pod jedną marką i trzymać cenę. Bo jakość powinna iść za ceną, a my produkując produkty dobrej jakości cały czas schodzimy z ceny i rolnicy narzekają, że nie mają opłacalności. No tej opłacalności nie ma, bo cały czas są wyzyskiwani ze swojej marży.